Kawa ze słowem. Zaprasza ksiądz Michał Misiak. Przypowieść dzisiejsza, którą Pan Jezus przedstawia o pannach roztropnych i nieroztropnych, jak ktoś woli, o pannach mądrych i głupich, ma bardzo piękne przełożenie na naszą codzienność, ponieważ Jezus uczy nas tego, abyśmy byli roztropni, abyśmy byli mądrzy, abyśmy byli refleksyjni. Jeżeli podejmujemy jakieś zadanie, jakieś dzieło, to powinniśmy się do tego przygotować. Jeżeli wychodzimy w góry, to powinniśmy brać poprawkę na to, że pogoda może się zmienić. Warto zabrać zatem jakąś kurtkę przeciwdeszczową. Trzeba zabrać w termosie herbatę, jakąś kanapkę, ponieważ zgłodnieje w górach, a tam nie ma sklepu. Bóg zaprasza Ciebie do tego, abyś żył mądrze, nie głupio. Abyś nie wychodził w góry bez plecaka. Abyś nie zapuszczał się w rejony, których nie znasz, bez żadnej mapy. Bóg chce Twojego życia mądrego. I pokazuje na przykładzie tych panien, że jedni żyją tak, inni inaczej. I kto żyje mądrze, dochodzi do celu, spotyka się z Bogiem, wchodzi na ucztę. Kto żyje niemądrze, nierefleksyjnie, niestety ponosi tego konsekwencje. I wszystko, co zaczynamy robić, musimy robić z głową. I zarówno w takich długofalowych sprawach, jak budowa domu, przeprowadzka, remont. Zobacz, jak często jest taka sytuacja, się powtarza, że ktoś zaczyna remont i ma wszystko rozgrzebane i później to latami czeka na wykończenie. Bądź ktoś buduje dom i tylko fundamenty postawił, bo nie ma później pieniędzy na kolejne etapy budowy. Szkoda w ogóle tego zaangażowania, szkoda tego remontu, jeżeli coś nie jest dokończone. Ktoś rozgrzebie samochód, ma chęć naprawić, a później to stoi i się w ogóle nie jeździ tym samochodem. Bóg zaprasza, abyśmy byli mądrzy, abyśmy mieli, żyli siłę na zamiary, ale także w takich krótkofalowych sprawach też ta zasada się sprawdza. Kiedy rozmawiamy z kimś i nieraz chlapniemy jakieś słowo, którego później żałujemy, byśmy nie chcieli już powiedzieć drugi raz tego samego, bo ktoś się obraził, zraniliśmy kogoś, źle zostaliśmy odebrani. Bóg też oczekuje właśnie w takich sytuacjach mądrości i roztropności, aby nie mówić wszystkiego, co nam ślina na język przyniesie, aby mówić rzeczy mądre, bo z każdego słowa będziemy też sądzeni, żeby nie mówić niepotrzebnie za wiele. Chciejmy być mądrzy w życiu, roztropni. Planujmy pewne rzeczy, które można zaplanować, a te, które spontanicznie się wydarzają, mimo wszystko też ogarniajmy pewną refleksją. I nie bądźmy tacy szybcy, że mówimy, zanim pomyślimy. Bóg nas zaprasza do życia mądrego i pięknego, które prowadzi do szczęścia. Kawa ze słowem. Codziennie o 10:10. Zaprasza ksiądz Michał Misiak.